Cześć kochani, ponieważ zima tak trochę na dobre zapitała do Londynu, temperatura spadła, to idziemy zobaczyć świąteczne witryny, świąteczne światełka. Jedziemy między innymi na Oxford Street. No i chcę Wam pokazać, jak wygląda taki przedświąteczny Londyn, który się mieni ferią barw. Zapraszam. Chciałam pokazać Wam świąteczne londyńskie wystawy i tutaj idąc na Covent Garden, bo chcemy zobaczyć, czy stoi już ta wielka, piękna niespodzianka. Nie będę mówić co. Trafiliśmy tutaj na sklep, który się nazywa Happy Socks. No i święta w Polsce jest zawsze taka tradycja, że jeżeli chcesz zrobić mężczyźnie prezent, no to najlepiej co mu dać? No, skarpetki, chusteczki albo jakieś pantalony. No tutaj jest po prostu skarpetkowy raj, od wyboru do koloru. Ja osobiście upatrzyłam sobie te otoż w groszki, więc proszę świętego Mikołaja o właśnie te w grochy. Jesteśmy na Covent Garden, gdzie już jest wielka, piękna, błyszcząca, kolorowa, chyba największa, jak dla mnie najpiękniejsza w Londynie, choinka. Jest ogromna, z wielką czerwoną kokardą w wielkiej donicy. Tutaj jest chyba milion światełek. Także no, tutaj ten nastrój świąt czuje się tak naprawdę. A stoimy pod takim zadaszeniem, pod którym są podświetlone gałązki jemioły. Za nami chodzą ludzie, bo tutaj jest zawsze taki mały market. No więc myślę, że dla fanów świątecznych zakupów będzie to niebywała okazja, żeby w świątecznym klimacie, w świątecznej radości, przy świątecznym oświetleniu zrobić już świąteczne prezenty dla swoich bliskich. No to, żeby poczuć już tak całkowicie ten klimat świąt już w listopadzie, to pokażę Wam tą wielką, piękną, cudowną, kolorową choinkę. Chodźcie za mną, chodźcie, chodźcie. Tutaj na Covent Garden mamy też nowość, jest duży renifer świętego Mikołaja z dużymi paczkami prezentów, może dla mnie, może dla mnie, może dla mnie. Wygląda fajnie, jest przy nim dużo ludzi się fotografuje. No i widać, że wielu ludzi łapie tego świątecznego bakcyla. Trudno się dziwić, tutaj na Covent Garden rzeczywiście czuć już magię świąt, jest tak bardzo ciepło, przytulnie, magicznie, ale moimi faworytami tak są te jemiołki. Chyba się pójdę całować tam. Covent Garden jest też takim miejscem, tutaj zawsze się coś dzieje. Są jakieś takie stand-upy uliczne, ktoś coś przedstawia, czasami fajnie coś grają, także naprawdę fajne miejsce, żeby się wybrać, pospacerować wieczorem, odstresować. Bardzo fajne miejsce. Nie dość, że na Covent Garden widać magię świąt, bo jest światełkowo, kolorowo i pięknie, to jeszcze tę magię świąt czuć. Tutaj właśnie tak przyszliśmy za zapachem, a tutaj ktoś sprzedaje prawdziwe grzane wino, bardzo aromatyczne, pachnące, cynamonowo-goździkowe. Może się skuszę? Może się skuszę? Jingle bells, jingle.
ciasteczka, które podaje się z kremem z dodatkiem brandy. Ha, takie rozgrzewające. Przy okazji pobytu na Covent Garden nie byłabym sobą, gdybym nie odwiedziła domu muminków, bo tutaj jest sklep, który odkryliśmy. Sklep muminków. No i jak widać, muminki też się przygotowują do świąt. Moja superwtórka, mała Miu, wisi na choince. Ciekawe, co zmaluje.